Poniedziałek, 10 z minutami, jesteśmy w siedzibie firmy Essen, ale w wyjątkowych okolicznościach, no nie przyrody, motoryzacyjnych okolicznościach. Siedzimy w pięknym Mercedesie Adenauer, tyle się dowiedziałem, ja się na tym nie znam, może panowie coś więcej powiecie na ten temat, czy też się nie znacie na autach, ja na pewno. Kamil Łączyński jest trzecim gościem akcji Esencja Drużyny, jest z nami także Hubert Heyman, jak to zwykle bywa w tym cyklu i będziemy rozmawiać z Kamilem na temat tego, co tu się wydarzyło i w piątek, i się wydarzyło też wcześniej, czyli waszymi głosami. Kamil znalazł się w drużynie 30-lecia, duże wyróżnienie. Łączka, co? Ogromne wyróżnienie i tak jak powiedziałem, odbierając nagrodę z rąk prezesa, że z całego serca kibicom dziękuję. No, trudno czasami niektóre rzeczy opisać słowami, jest to, tak jak wspomniałeś, wyróżniony wśród kibiców, czyli wśród tych, którzy oceniają najczęściej, wśród kibiców, którzy na pewno przez te parę lat mieli swoje uwagi co do mojej gry, ale na pewno też mieli wiele momentów radości i cieszę się, że to właśnie dzięki nim ja się znalazłem w tej drużynie. O tych uwagach sobie pogadamy, bo ty z kolei też nie gryziesz się w język i też mógłbyś ciekawe rzeczy poopowiadać, ale zacznijmy sobie właśnie od tego wyróżnienia. Na parkietach Energa Basket Ligi zdobyłeś wszystko, co można było właściwie zdobyć. Myślę, że najcenniejsze to są oczywiście 2 złota i to wyróżnienie takie dla ciebie indywidualne, czyli MVP finału 2017-18. I tych sukcesów nie brakuje u ciebie, indywidualnych, zespołowych. Jak byś zhierarchizował? Gdzie byś, na które miejsce, mówiąc potocznie, kolokwialnie, położyłbyś ten sukces wyboru do drużyny 30-lecia Anwil Włocławek? Uniknę tej odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że ciężko tutaj o hierarchię. Tak jak już wspomniałem, no może to jest nudne, ale będę to powtarzał jak mantrę, że jest to ogromne wyróżnienie. Ogromne wyróżnienie, na które wydaje mi się, że zapracowałem, ponieważ wiele serca, potu i umiejętności oddałem temu klubowi i tym kibicom. Trudno porównywać wybór kibiców do drużyny 30-lecia, a zdobycie Mistrzostwa Polski. To są jakby zupełnie inne kategorie. Na pewno jako dzieciak, jak sobie myślałem, żeby coś osiągnąć, coś zdobyć w koszykówce zawodowej, no to Mistrzostwo Polski, nagroda MVP, tam wcześniej, tak jak gdzieś wspominałem, też gra w reprezentacji Polski, to było spełnianie marzeń. Gra w Anwilu Włocławek, który zawsze był topowym klubem, w którym zawsze jak się przyjeżdżało, to ciarki były na plecach. Ja jako młody chłopak z Polonią Warszawa, jak tutaj przyjeżdżałem, 3,5 tysiąca kibiców na trybunach. No, niewiarygodne wrażenie, zawsze sobie myślałem, że chciałoby się grać dla takich kibiców. Ja tu już spędzam kolejny sezon, czuję się we Włocławku jak w domu i cieszę się, że no, tyle dobrego mnie tutaj spotkało i też ta moja gra przełożyła się na radość kibiców, którzy uznali mnie za wartościowego gracza w całej historii klubu. Niewątpliwie. Hubert, pamiętasz początki Łączki w Anwilu? Pamiętam, bo to był przyjście... Nie miałem zarostu jeszcze chyba wtedy. Na pewno. Przyjście Igora Milicicza i takie postawienie na dwóch rozgrywających, Robert Skibniewski, Kamil Łączyński. Kamil wtedy, to była taka drużyna zawodników, którym nie wyszło, można powiedzieć, w poprzednich sezonach, bo i Robert Skibniewski był zwolniony ze Śląska Wrocław, z małymi kontrowersjami, no to był jego klub. Kamil, chyba ku zaskoczeniu też samego Kamila, 1,5-roczny kontrakt w Kutnie. Niezrealizowany. Tak, klub skorzystał z opcji. A jeszcze przecież przed Kutnem Kamil był w Radomiu przez pierwsze pół sezonu. Nie, 1,5 roku, bo to, znaczy, to było pierwsze pół sezonu. Co, aha, tak. Radom, Kutno. Robert, Tomaszek, Bartek, Widuszko, Grzesiu Kukiełka. Grzegorz Kukiełka, naprawdę Piotrek Stelmach, to była taka ekipa, gdzie ja, no wiem, można by było powiedzieć, ale myślę, że Igor gdzieś powiedział, że tych 6 Polaków nie zarabiało łącznie 1 000 000 zł, więc to był taki budżetowy zespół, który zaczął naprawdę mieszać w lidze. Dobre transfery zagraniczne, Dawid Jelinek, tak. Oguchi, który zdobył
zdobył nagrodę na Afrobaskecie, tak? I MVP chyba tak. Afrobasketu i mistrzostwo. No, no i ja pamiętam, bo Kamila Kontrakt, prezes Lewandowski, pozwolił mi tutaj rzucić okiem, trochę tam nakreśliłem w tym kontrakcie. Ale na korzyść Łączki czy na niekorzyść? No, może już zostawmy to. Czyli na korzyść klubu. Ale faktem jest, że Kamil miał wtedy łatkę tutaj, zwłaszcza baliśmy się kontuzji, tak? Bo Kamil gdzieś pokrośnie, tak? Były jakieś takie przygody zdrowotne, ale odpukać cały sezon przegrany, walczyliście o minuty z Robertem Skimniewskim i myślę, że wyszło na dobre, Kamil, co? Ta zmiana z Kutno w Włocławek, tak jak powiedziałeś. No tak, z perspektywy czasu, jak się patrzy, to na pewno wakacje nie należały do najspokojniejszych, nie będę ukrywał, bo troszeczkę innego biegu wydarzeń się spodziewałem i nie zakładałem, że przenosząc się w styczniu albo w lutym do Kutna z Radomia, ja zaraz z tego Kutna będę się z końcem maja, z początkiem czerwca musiał wyprowadzić, więc nie powiem, że nie byłem zaskoczony i nie było to wszystko dla mnie trudne. Ale tak, no koniec końców, chociaż te początki też nie były łatwe we Włocławku, no bo to zupełnie inna skala i tak jak wspomniałem, przychodząc z Polonii Warszawa, gdzie tych kibiców do Warszawy na mecze nie przychodziło dużo, z małych ośrodków takich jak małych koszykarsko, takich jak Radom czy Kutno, nagle się trafia do Wielkiego Anwilu, to też nie jest to wszystko łatwe. Natomiast no, dzisiaj wiemy, siedząc tutaj w pięknym Mercedesie, że była to zmiana, myślę, że i dla mnie, i dla klubu dosyć miła i korzystna. Ja zdradzę taki jeden wątek, który się wydarzył po pierwszym sezonie. Wiem, że coaching staff wtedy zrobił takie mini tajne głosowanie, na kogo, nie wiem czy Michał pamiętasz, kogo z pary Robert Skimniewski, Kamil Łączyński trenerzy cenią bardziej. No i efektem był kontrakt na kolejny sezon Kamila, bo to właśnie na niego postawili Marcin Woźniak i Grzegorz Korzen i chyba ostatecznie Igor Milicic, no on podejmował te decyzje, więc... Ale szliście z Robertem, pamiętasz? Tak, ja Roberta bardzo szanuję, jest to naprawdę wysokiej klasy, nie tylko zawodnik, czy był, ale też człowiek on też zaszczepił we mnie taką mocną chęć do rywalizacji. Mówił, że zawsze jak będzie się wywierało na siebie nawzajem nacisk na treningach, to korzysta na tym zespół potem na meczach i widać było, że chce pokazać, że jest lepszy, ale jest w tym dużo takiej kultury boiskowej i dlatego mam ogromny szacunek do Roberta za to, że nie traktował mnie z góry, jako ten bardziej doświadczony, jako gość już ograny w ekstraklasie, w reprezentacji Polski, tylko właśnie jako takiego może młodego ucznia, z którego można wyciągnąć jeszcze coś lepszego, żeby zespół na tym korzystał. Przepraszam, telefon mi zadzwonił. Mam nowy, jeszcze nie umiem wyciszyć. Ja mam z kolei pytanie, bo kontynuując wątek Roberta, to jest bardzo fajna sprawa, bo ja pamiętam, pewnie Hubert mnie potwierdzi, ale Igor Milicic mocno pilnował, żebyście mieli bardzo zbieżne kontrakty. Jeżeli chodzi o wartości, o zapisy, ja nie wiem ostatecznie, co tam się znalazło, bo wtedy jeszcze byłem, powiedzmy sobie, jedną nogą w klubie, a nie dwiema. Natomiast wiem, że bardzo mocno pilnował, bo dlaczego o tym mówię? Mówiło się, czy szła taka fama, a ty nie jesteś łatwym gościem w współpracy, być może dla klubów taka fama. Odnośnie Roberta mówiło się to dzisiaj samo. Dzisiaj możecie powiedzieć, że to nie jest prawda, to oczywiście prawda? Nie jest prawda, oczywiście. Ale chcę powiedzieć, że też szła taka fama, wiesz o co chcę powiedzieć, dwie polskie jedynki w jednym klubie, a dwóch gości mający swoje własne ambicje i chęć gry w pierwszej piątce, chęć gry dużej minuty. Ja pamiętam, jak rozmawialiśmy, jeden z pierwszych wywiadów, Kamil, nie wiem, czy pamiętasz, zrobiliśmy te same pytania dla ciebie i dla Roberta. Nie mogę pamiętać. Tego. Ja pamiętam do dzisiaj, co mnie uderzyło, kto ma piłkę w końcówce meczów, coś takiego. Mhm. I Robert, pamiętam, jakoś tak się trochę krygował, że to zależy od ustawień tego, a ty mówisz, no jak to, ma na Łączka, no bo jest wtedy na parkiecie. A to pamiętam, no chyba ja, taką moją odpowiedź. Tego typu historię. Tak. I pamiętam, że jakby ty byłeś pierwszy w tym zespole, pierwszy z jedynek, później Robert dołączył po miesiącu, może dwóch, i nagle burzliwa dyskusja w mediach, jak to będzie, czy się nie pozabijają, czy tam się nie skoczą sobie do gardeł. Czy wy mieliście kiedykolwiek, jakąkolwiek, nie wiem, spinę z Skibą, czy
Czy po prostu taka szła fama, bo tak sobie kibice wymyślili, że musicie gdzieś tam się pobrać? W życiu nie mieliśmy takiej sytuacji, że mieliśmy jakieś problemy, czy to na boisku, czy poza boiskiem. Wręcz przeciwnie, naprawdę. No nie powiem, że jesteśmy przyjaciółmi, bo tak nie jest, ale mieliśmy dobry, co najmniej poprawny kontakt i nasze żony też miały wspólne tematy i bardzo często lubiły się spotykać ze sobą. Naprawdę nie ma się wpływu na to, co mówią ludzie, i rzeczywistość może być zupełnie inna, zupełnie inne mogą być opinie ludzi. Na to się nie ma wpływu. Co do samego wyboru tego dwóch Polaków, myślę, że my w tamtym sezonie pokazaliśmy, że dwie polskie jedynki, jedna bardziej, druga troszkę mniej doświadczona, ale obie na pewno undersize i na dzisiejsze czasy niemalże przez żadnego trenera nie do zaakceptowania, no to potrafiły doprowadzić zespół do półfinału. Czyli kolejny mit obalony, i my się właśnie z Robertem pamiętam po awansie bodajże przeciwko Szczecinowi graliśmy i pokonaliśmy ich w ćwierćfinale. To pierwsze słowa, jakie Robert powiedział do mnie, jeszcze jak sobie zbijaliśmy piątkę na boisku, i mówię: dwóch Polaczków na jedynce, co? No i zrobiliśmy, myślę, też psikusa znawcom pisanym przez F, że jednak Polak może, Polak potrafi, i przylepianie łatek jest zupełnie zbędne, niepotrzebne i tylko może doprowadzić do jakichś niemiłych sytuacji, czy to nawet wewnątrz zespołu, bo nie ukrywajmy, my czytamy różne rzeczy i też to te opinie ludzi na jednego czy na drugiego mogą mieć mniejszy lub większy wpływ. A co do tego jeszcze, co Hubert wspomniał, że było to głosowanie, o nim nie wiedziałem, natomiast pamiętam taką sytuację w drugim sezonie właśnie moim tutaj we Włocławku, i nie wiem, czy Robert też nie miał kontraktu jeszcze na drugi sezon. Miał, bo przyszedł. I chyba był przez pierwsze mecze, prawda? I przyszedł właśnie, w którymś momencie przyszedł do mnie Igor i powiedział, że stawia na mnie jako na pierwszą jedynkę. Że Robert będzie raczej w tym roku zmiennikiem, że on chce to usystematyzować, że taką decyzję podjął on wraz ze sztabem. No to teraz widzę, że musiało dojść do głosowania. Nie miałem na to głosowanie żadnego wpływu, przyrzekam. Ostatecznie Roberta zastąpił James. A z Igorem zarówno ja, jak i Robert graliśmy wcześniej w Koszalinie. Tak, więc kontakt mieliśmy taki sam. To też swoją drogą, nie? Niełatwa relacja. Ale niełatwa, bo pytasz o moją i Roberta? Tak, właśnie pomyślałem. Łączka z Kibami, Licić. Wszyscy macie swoje charaktery, powiedziałbym nawet charakterki. Jak każdy. Jak każdy, ale wiesz, to się uwypukla. Jeden potrafi schować, nazwijmy to, charakter lub ego do kieszeni, inny nie. To wiesz, a to jest też testosteron buzujący cały czas. Każdy ma swoje ambicje. To nie jest łatwe. Nie jest łatwe, ale daliśmy radę to wszystko pogodzić i no, różnie się losy nasze potoczyły, wszyscy już to wiedzą, nie ma co mielić tego samego po raz kolejny. Ja się cieszę, że na swojej ścieżce zawodniczej trafiłem i na Roberta Skiwniewskiego, i na Igora Milicicia. Od jednego i od drugiego uważam, że sporo się nauczyłem. Trochę jak reagować jako zawodnik, ten najbardziej doświadczony albo jeden z najbardziej doświadczonych w zespole, bo obok Roberta Tomaszka Robert był, Skiwniewski był najbardziej doświadczonym graczem i to jak przemawiał w szatni. No to mówię, to teraz procentuje to wszystko w moim zachowaniu i wydaje mi się, że to jak ja potrafię, albo to jak przemawiam do chłopaków, to jak próbuję skonsolidować zespół, chociażby w sytuacji, w której aktualnie jesteśmy, nie jest to łatwe, ale od każdego z graczy, którego napotkałem na swojej drodze, coś tam wyciągałem, między innymi od Roberta. Natomiast z Igorem, no mówię, wiadomo jak się sprawy potoczyły, ale cieszę się, że na niego trafiłem, bo uważam go za bardzo dobrego trenera. Uważam, że ma potencjał na to, żeby jako trener osiągnąć coś wielkiego w swojej karierze, co już z reprezentacją osiągnął, a może i w klubowej koszykówce. Żyje tą koszykówką i cały czas próbuje coś nowego wdrożyć do swojej strategii, taktyki. Rozwija się jako szkoleniowiec i to też jest fajne, że widać było, że do każdego treningu on jest przygotowany, że każdy trening
ma sens, to nie jest takie po prostu tak zwane rzucanie piłki, jak to o WF-istach się mówi, albo mówiło, że rzucają piłkę i macie i grajcie, tylko było to wszystko przeprowadzone z głową. No i od niego też parę rzeczy myślę, że może na przyszłość, jakbym miał zostać trenerem, to bym sobie po prostu podebrał. Wiemy, że też, to też wiemy od trenerów. Oni musieli być zawsze przygotowani na każde twoje pytanie, bo ty jesteś gościem, który chyba trochę przygotowuje. To ich sprawdzałem. Do tej roli, że może kiedyś właśnie Kamil Łączyński przejdzie na tą drugą stronę, założy garnitur i będzie przy ławce wzorem teraz chociażby Krzysztofa Szubargi, czy Igora Milicicza, rozgrywający, który chyba najwięcej musi... Robert Skibniewski też. Tak. I wiemy, że na te pytania musieli być zawsze gotowi. To Kamil. No żyję koszykówką, nie będę ukrywał, słuchajcie, i myślę, że to nie jest jakaś tajemnica, że koszykówka to jest moja ogromna pasja. Jestem zawodnikiem, który już jakby może odchodzi do lamusa, tak to nazwijmy, jeżeli chodzi o rozmiary, już dzisiaj się stawia na zdecydowanie większych. Kiedyś mi Szymon powiedział, że myśl sobie w ten sposób, że jak dobry musisz być, skoro nadal robisz różnicę na poziomie reprezentacyjnym, że grałeś w Lidze Mistrzów i jako jedyny Polak pewnie w historii całej tych rozgrywek, chociaż mam nadzieję, że nie, zostałeś najlepszym podającym, że teraz jesteś najlepszy. 14 asyst w jednym meczu. Tak, że i to wtedy było dużo więcej spotkań niż jest teraz, bo były grupy chyba 8 zespołowe, więc graliśmy w 14 spotkań. Teraz byłem w FIBA Europe Cup po pierwszej rundzie najlepszym przechwytującym. Że oczywiście ten wzrost, o którym się dookoła mówi, to wiadomo, że on gdzieś tam mnie drażni i dotyka, ale nie ma co ukrywać. Dzisiaj grają już coraz wyżsi na pozycji rozgrywającego, więc nie będzie łatwo, ale żyję tą koszykówką na tyle, że wracając do twojego pytania, że po prostu zawsze mnie to wszystko wokół basketu interesuje. I taktyka, i podejście właśnie do zespołu, jak się przygotowywać, jak się ma jeden mecz w tygodniu, jak się przygotowywać, jak się ma dwa, jak dobierać do tego treningi. Z Hubertem Siedzińskim, trenerem od przygotowania, też często rozmawiam, no, głównie w wakacje na ten temat, jak właśnie zawodników powinno się w tych cyklach przygotowywać, że co jak masz dwa mecze w tygodniu, co jak masz jeden. No, żyję tym, podoba mi się to, rajcuje mnie to i naprawdę uważam, że dobrze by było dla mnie, dla świętego mojego spokoju, żebym został przy koszykówce, jak skończę zawodniczą karierę, bo nie wiem naprawdę, jak ja bym sobie potrafił czas odnaleźć, gdyby nie ta koszykówka, wokół której no, wszystko się kręci, nie ma co ukrywać. Ale to ja pójdę jeszcze tym tropem Huberta. Bywały sytuacje na treningach, że rzucałeś pytanie i tak widziałeś, że tam nie, bez żadnych nazwisk, nie chcemy tutaj kompletnie, ale chodzi mi o to, no, miałeś szereg trenerów w swojej karierze, tak? Z niektórymi tak bywało. I twoje takie dopytywanie, twoje jakieś tam gdzieś, a dlaczego tak, a dlaczego nie inaczej, żeby ten trener wyjaśnił do końca i nagle widać było, że... Były takie sytuacje w mojej karierze, ale właśnie dlaczego mówię, że szanuję Igora jako trenera, bo Igor mi kiedyś powiedział taką fajną rzecz. Po jednej z odpraw dotyczącej rozpracowywania przeciwnika, nazwijmy to tak, odpraw taktycznych, podchodzę do niego i mówię, dobra, to jest przygotowani, jesteśmy na to, a co jeśli oni zareagują, to jak my będziemy znowu przygotowani na to, jak oni zareagują, tak? No bo jakieś rozwiązanie, a on mówi, Kamil, nie wyprzedzajmy przyszłości. No musimy być na coś przygotowani, wierzymy, że to ich zaskoczy. Jak będą potrafili zareagować w trakcie meczu, to i my będziemy musieli zareagować, ale nie wybiegajmy 2-3 kroki w przyszłość. Mnie tata uczył gry w szachy i zawsze mówił, że trzeba mieć różne pomysły na to, jak rozegrać każdą partię, że ruch jednego zawodnika, jednego gracza musi być od razu jakby rozmyślany przez drugiego na dwa, trzy różne warianty inne. No a tutaj Igor mówi, nie, no poczekaj, gdzie wiadomo, że Igor zawsze tym taktycznym takim freakiem był i lubił mieć wszystko dopracowane, to tutaj właśnie nie, tu mnie stopował. I to takie stopowanie to było niby
nieodpowiadanie na pytanie, czyli mogłem sobie i prawdopodobnie jeszcze parę lat temu, jak byłem bardziej taki knombrny, to myślałem, że pewnie chcę uniknąć specjalnie mi odpowiedzi, bo nie jest przygotowany, ale wcale nie wykluczam teraz ze swojego doświadczenia, już widzę, że może po prostu faktycznie przerost formy nad treścią też nie jest dobry, że czasami lepiej mieć jeden pomysł, góra dwa, a nie 10, no bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć, tak? Akcja, reakcja. Na boisku mamy ułamek sekundy. No właśnie, ty miałeś sytuacje takie, a może to było to spowodowane faktem, że chciał od ciebie, oczekiwał jakiejś reakcji już na parkiecie. No to niewątpliwie. Myślę, że każdy trener dobiera przede wszystkim rozgrywających do tego, takich sobie, którym ufa właśnie w tej kwestii, że będą potrafili zareagować w danym momencie. Nie zawsze jest tak, że możesz, nawet jak chcesz złapać kontakt z trenerem, to nie zawsze on jest możliwy, bo szczególnie w drugiej połowie, jak biegniemy do ataku, my nie widzimy swojej ławki rezerwowej. To jest zupełnie inaczej niż w pierwszej połowie, dlatego mówi się, że w drugich połowach się łatwiej broni niż atakuje i ten atak już musi być taki bardziej poukładany i wtedy ten rozgrywający musi mieć, nazwijmy to, łeb na karku, żeby nie zawsze mając kontakt z trenerem wiedział, jak w danej sytuacji zagrać. Przez lata się to wypracowuje i to właśnie ja podpatrywałem między innymi u Roberta Skibniewskiego. Też on mi to mówił, że muszę patrzeć, kto ile fauli, kto kogo kryje, że to są takie niuanse. Oczywiście, no to Ameryki nie odkrył, ja to o tym wiedziałem, jemu też to ktoś powtarzał wcześniej, natomiast nie jest łatwo przy zmęczeniu, przy kibicach, którzy w różny sposób reagują, czy to gra się u siebie, czy na wyjeździe, czy w jakimś, nie wiem, momencie, w którym tobie nie idzie, trzeźwo myśleć i trzeźwo zareagować, a jako rozgrywający trzeba to robić. Pozwól, że wejdę ci słowo, to jest bardzo fajny wątek i jak nawet sobie kiedyś myślałem, żeby z tobą na ten temat porozmawiać szerzej. Dzisiaj nie mamy na to czasu, ale chociaż tak jednym pytaniem i jedną odpowiedzią na pytanie. Końcówka meczu, presja, wynik na remisie. Mówię o tego typu spotkaniach. Hala mistrzów, wszyscy na stojąco. Przeprowadzasz piłkę na połowę, masz komfort rozegrania akcji, ale nie masz możliwości skomunikowania się z trenerem, bo jest na przykład taka wrzawa. Czy ty masz, co się dzieje? Czy to jest trochę w twojej głowie, w głowie rozgrywającego ogólnie, ale na twoim przykładzie, czy to jest coś takiego, jak ludzie mówią, że na przykład przez kilka sekund przewija im się cały film w życiu w różnych sytuacjach stresowych, bo to dla ciebie też są stresowe i ty na przykład masz taki, nie wiem, taka checklista, że muszę zobaczyć na parkiecie, kto kogo kryje, kto ile ma fauli, to co powiedziałeś, ile mamy czasu, później wybrać zagrywkę w zależności od tego, co widzisz. Jak to, jakby chodzi o ten proces. Ostatecznie wziąć na siebie, jak w Bydgoszczy. Albo co ten słynny rzut nad Adamem Łopetą. Słuchajcie, jest. Co się dzieje w twojej głowie, jakbyś mógł opisać? Jest wiele takich aspektów, które się w jedną całość składają i na pewno jest tak, że ta gra się toczy i czujesz, co funkcjonuje, a co nie funkcjonuje. Czujesz, przeciwko komu w obronie w ataku gra ci się łatwiej, a przeciwko komu trudniej. Kto w danym momencie ma jest, jak my to nazywamy, gorący, czyli ta piłka go nie parzy i on może wziąć to wszystko na swoje barki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale zapewne pamiętacie, a kibice to już na pewno, że trener Milicic w pewnym momencie meczu ze Stelmetem, tym piątym pamiętnym u nas, krzyczał jakoś zagrywkę. Ja to dopiero widziałem potem na tych 5 niewiarygodnych minutach, które są na YouTubie, że on faktycznie coś tam pokazuje. A ja zawołałem Hosleya, żeby wziął piłkę i grał jeden na jeden z Sawowiczem. Takie miałem odczucie, że on w tamtym momencie jest na tyle skuteczny i efektywny, że może po prostu w pojedynkę, szczególnie przeciwko wyższemu i mniej mobilnemu Sawowiczowi, coś zagrać. Tak jak wspomniał Hubert, nie, to ty, przepraszam, wspomniałeś o tej akcji z Łapetą, tak? Ja wtedy poczułem, że nie, wykoniłem Almeida i powiedziałem, nie, ja chcę mieć piłkę, bo czułem się dobrze w tym meczu. Trafiłem do tej pory 5 trójek chyba tam na 9 i uważałem, że ta piłka w moich rękach to jest dobry pomysł. Ale nie jest tak zawsze, że się
podejmie dobrą decyzję. To jest dopiero. Ja nie mówię, Kamil, o podjęciu dobrej decyzji, mówię o tym, co się dzieje w twojej głowie. Na co ty patrzysz? A nie, no to no, no, patrzę tylko na to, 24 sekundy, tam zostało ci, nie wiem, 17. Co widzisz, co patrzysz? Jakbyś to mógł powiedzieć, jakbyś mógł powiedzieć, no obraz, który masz przed oczami, to, dla kibiców. To obraz przed oczami jest tylko taki, to jest taka szybka analiza tego, co było w kilku ostatnich akcjach. Okay. Czyli na przykład właśnie Quinton, który trafiał dwa czy trzy rzuty trudne, dalej gra Quinton, tak? Nie ma tu tutaj, tu też nie ma co wymyślać kwadratowych kół i musimy grać najprostszą koszykówkę, to gramy najprostszą koszykówkę. Przed meczem jest szereg zagrywek, które na danego przeciwnika trener przygotowuje ze sztabem. No, jako rozgrywający ja muszę wiedzieć, że zespół gra na przykład obronę hard show i my mamy zagrywki 1, 2, 3, 4, 5 to nazwijmy, które są na tą obronę hard show. No to ja z tych pięciu zagrywek muszę wybrać jakoś. Ja muszę o tym pamiętać. No ale wiadomo, taktykę obrona może zmienić. Wszystko jest działanie troszeczkę takie, jakby to powiedzieć, intuicyjne, ale biorąc pod uwagę na to, co się wydarzyło w trzech, czterech powiedzmy ostatnich akcjach, no bo zapewne nic nowego przeciwnik też nie wymyśli, bo jak nie ma timeoutu, nie ma zmian, nie ma przerw w meczu, to trudno też obronie reagować. A właśnie Kamil tu wspomniał o tym, że jest takim freakiem, który tu trenerzy, tu analizuje, ale też ja chciałem zapytać się, czy ty, Kamil, aż tak mocno wsiąkasz, że jeszcze analizujesz przepisy sędziowskie, bo często tutaj no, kibice z innych drużyn, a Łączyński non-stop kwestionuje decyzje sędziów i to widać, że no teraz będąc kapitanem, to nawet wręcz chyba trzeba, jeśli są kontrowersyjne gwizdki, bronić drużynę, ale jak ty to widzisz? Czy, gdzie to jest, gdzie jest granica? Czy po meczu, gdy oglądasz ten na chłodno, a tutaj może niekoniecznie. Ja już jestem przyzwyczajony do tego. To jest dla mnie też element meczu, rozmowa z sędziami. I może to zabrzmi niegrzecznie, ale naprawdę nie interesuje mnie opinia ludzi, czy ja gadam za dużo, czy za mało, czy w ogóle powinienem, czy nie powinienem. Ja odbyłem taką rozmowę 2 lata temu w wakacje, jak spotkałem na jednym z kampów sędziowskich już byłego sędziego, pana Calika. Odbyłem taką rozmowę i on mówi, Kamil, dopiero po jakimś czasie my doszliśmy do wniosku, my jako sędziowie, że ty, to jest u ciebie taka naturalna kolej rzeczy, bo ja nie jestem niegrzeczny. Ja naprawdę, to nie jest tak. Wiadomo, że czasami emocje i słowo, które gdzieś tam powiem, nie są adekwatne do tego, że do sytuacji, albo nie są idealnie dobrane, ale bywało nieraz, że przepraszałem sędziów za swój język i oni rozumieją, że to są emocje. Przecież my nie gramy nie wiem, o pietruszkę, tak? No to są ogromne pieniądze wchodzą w grę i kariery nie tylko nasze, ale też trenerów i sztabów trenerskich i zawodników i tak dalej. I ja się nauczyłem tego, że nie można być niegrzecznym, trzeba być kulturalnym i ja tą kulturę w sobie mam, ale po prostu ja nie potrafię już inaczej. Ja uważam, że to jest, tak jak wspomniałem na początku wypowiedzi, element meczu dla mnie i mnie on kompletnie nie dekoncentruje. To, jaką opinię mają ludzie, słuchajcie, nie mam na to wpływu. Jeżeli chodzi o same przepisy i tak dalej, one się teraz naprawdę zmieniają w tempie ekspresowym. Chociażby ta interpretacja faulu niesportowego, który na przełomie chyba 3 lat to już był 27 razy zmieniany. No ale umówmy się, jeżeli jesteś zawodowym sportowcem, uprawiasz koszykówkę, ty o tej koszykówce, w mojej ocenie, powinieneś wiedzieć wszystko. I od aspekty budowania zespołu jeszcze może mnie aż tak bardzo nie dotyczy, ale sam mecz, czyli same przepisy sędziowskie, czyli samo sędziowanie, już tak, no bo chcę wiedzieć, dlaczego sędzia w tej sytuacji uznał, że to był faul niesportowy, a w tej uznał, że to jest zwykły faul, tak? Nie wiem, czy jestem w stanie to wszystko jeszcze pojąć, bo dla mnie to jest czarna magia. Momenty podejmowania decyzji dla sędziów, umówmy się, też nie są łatwe i wbrew pozorom, może tego nie widać, ale ja szanuję ich pracę, bo to nie jest tu łatwe, jak 3,5 tysiąca kibiców czy 4 tysiące kibiców we Włocławku wyzwiskami w ciebie rzuca na przykład momentami przez 2 kwarty i to w końcówce meczu, a ty musisz zachować spokój
i racjonalnie podejmować decyzje, tak? Bo i nie brać pod uwagę wszystkich okoliczności, które się dzieją wokół boiska. Więc to nie jest trudny zawód, dlatego mówię, że szanuję pracę sędziów. Ale sama rozmowa i sama takie uwagi, które mam ja, które dotyczą ich pracy, myślę, że do końca moich koszykarskich dni będą przekazywane. I ci młodzi sędziowie, którzy wchodzą do ekstraklasy, oni jeszcze mnie nie znają, natomiast no... myślę, że taki, znają. Taki sędzia, znaczy z opowieści, więcej no, z opowieści, ale taki właśnie pan Pastusiak, tak? To, czy pan Trawicki, to są osoby, które, przepraszam, tylko akurat o nich wspomniałem, ale z nimi gdzieś tam dłużej rozmawiam i rozmawiałem już w trakcie swojej kariery, to oni naprawdę podchodzą w zupełnie inny sposób do mnie, niż cała opinia publiczna myśli, że jest. Że naprawdę podejdzie pan Pastusiak i powie: Kamil, tu uważam, że zrobiłeś tak i tak, a ty co uważasz? I ja już podchodząc do sędziego, dostaję od niego pytanie, tak? I jak czasami moja gdzieś tam ekspresja jest zbyt duża, to on mówi: Kamil, ale uspokój się, nie machaj rękoma, bo to wiesz, że nic nie zmieni. I ja faktycznie wtedy jakby schodzi to ze mnie to całe ciśnienie i jestem w stanie szkoda, nawiązać... że nie mogą być na mikrofonach. I czasami to by było ciekawe, bo myślę, że porównując koszykarski dialog sędziego z zawodnikiem, a piłkarski, to my jesteśmy 30 półek wyżej, jeżeli chodzi o kulturę i szacunek do siebie nawzajem, z tego co oczywiście słyszę, co się dzieje na boiskach piłkarskich, bo jestem fanem piłki nożnej i wiem jak tam potrafią zawodnicy się odzywać. Twoje gadulstwo to też jest taki stały element niektórych rozmów. Mówiłem, żebyś 2 godziny sobie przygotował, a nie godzinę na wywiad. Słuchaj, to zrobimy dogrywkę. Wiesz co, ale mam wrażenie, że już nie udzielasz się tak na przykład na Twitterze jak kiedyś. Wyrastasz, dorastasz, dojrzewasz? Albo mi się nie chce. No nie właśnie, po co dawać komuś radość z tego, że potem może to wykorzystywać. Są momenty, w których jak czuję, że powinienem coś napisać, to publikuję. Bywało tak nieraz i to w ostatnich miesiącach, tygodniach, że coś pisałem, a potem to skreślałem i jednak nie publikowałem. Muszę pamiętać też, że są dzieci już na pokładzie i czasami może się to na nich odbić jakimś echem takim, który bym nie chciał. No jestem we Włocławku, to nie jest wielomilionowa aglomeracja. Milionowa chociażby jak Warszawa, z której pochodzę. Jest to miasto, które żyje głównie koszykówką i dawać tutaj pożywkę niektórym ludziom, to uważam, że mija się z celem, a nie tylko we Włocławku, bo ogólnie mówię pod tym hashtagiem PLK.pl na Twitterze. Czasami są rzeczy, które można napisać i ma się inną myśl, że to zostanie odebrane, tak jak wydaje mi się, był taki słynny tweet Kuby Nizioła, który napisał, co tu warto zobaczyć we Włocławku. On to chyba chciał tak bardziej... Dla żartu. Myślę, że nie wiedział, że to się odbije też takim negatywnym echem. Ja sam kiedyś chciałem napisać do Jarka Zyskowskiego prywatną wiadomość, napisałem publicznie i fajnie jest to, znaczy fajnie, nie fajnie to wyszło, bo wyszło tam przekleństwo, ale jest to teraz wykorzystywane, ale nie mam z tym, słuchajcie, nie kryję się z tym. To nie jest tak, że ja się od tego cofam, bo chociażby o tym słynnym Klajbernie, tak, tym słabszym, nie tym a obecnie z Efezu. Dziennikarze go gdzieś tam do jednego z najlepszych w kraju obcokrajowców nominowali. Dla mnie to był pół żart, pół śmieszny, pół żartowny, ale no, dałem upust emocjom, które miały trafić do Jarka Zyskowskiego, a trafiły na moją prywatną ścianę. No cóż, nie cofnę tego, ale opinia moja nadal się nie zmienia, że i podtrzymuję, że to był żart. Już nie wiem, co tam napisałem. A słuchaj, a odnośnie tego twojego gadulstwa i relacji z kibicami Anwilu Włocławek, już przychodząc konkretnie, to też jest takie trochę balansowanie na linię. Takie zarządzanie emocjami. Emocjami. Jesteśmy teraz na przykład w trudnym momencie i po raz pierwszy w sezonie, po raz pierwszy od bardzo dawna żegnały was, nas jako klub. Jakby ja tutaj wrzucam wszystkich pod klub koszykówki Włocławek do jednego worka, żegnały gwizdy
To a ty jeszcze później musiałeś się spotkać w fan cornerze, więc to nie było każdy łatwe. Każdy mógł ci powiedzieć prosto w twarz. Oj, co? mówili niektórzy. Żegnali to nas, słuchajcie, chyba przy każdym time-aucie. To nie było tak, że po meczu tylko. No, to jest chyba pierwszy raz taka sytuacja w meczu tutaj we Włocławku, kiedy tak się mi przytrafiło. Do tej pory... Od początku. 2015? Nie przypominam sobie, żebyśmy mieli... Bo nawet po tym meczu ze Słupskiem to chyba byli wszyscy w takim szoku po tym ćwierćfinale, w którym odpadliśmy, że nikt nie gwizdał, a poza tym to było 3-2. To nie było tak, że to był tak jakiś blamaż, że nas złoili i tak dalej. Natomiast była to ogromna niespodzianka i nie przypominam sobie gwizdów. Tutaj po raz pierwszy ja sam tego doświadczyłem. Oczywiście jestem z zespołem cały czas i jako kapitan nie uciekam od odpowiedzialności, mimo tego, że w ostatnich meczach nie grałem i jestem częścią drużyny, która przegrywa, jestem częścią drużyny, która wygrywa. Natomiast no, to nie jest łatwe. Mi się nie podoba wiele zachowań kibiców i ja też jestem z tymi naszymi ultrasami w stałym kontakcie i przed meczem prosiłem o wsparcie, bo wiedziałem, w jakim trudnym momencie jest zespół, klub i wydaje mi się, że chociaż całe serce dla tych chłopaków i całe serce dla ogólnie kibiców czy grupy tak zwanej wyjazdowej, która z nami jeździ wszędzie, nawet po Europie, i kłaniam się nisko, bo robią wspaniałą robotę wszyscy kibice tutaj, każdy, myślę, że zawodnik w Polsce to powie, czy zagraniczny, czy polski, to jednak czasami mi się wydaje, że jest za bardzo takie podejście, że płacę, to wymagam. Może mi się to odbije echem, że negatywnym, że coś takiego teraz powiedziałem, ale ja jako kibic, a też jestem kibicem, jestem z drużyną na dobre i na złe. Nie ma czegoś takiego, że jak idę na mecz i jest zagranie jakieś niefajne, to macham ręką albo w jakiś obraźliwy sposób do zawodnika, nie wiem, coś mówię, tak? Czy krzyczę, czy żeby swoją frustrację, swoje nerwy, swoje emocje wyrzucić na zewnątrz. Uważam, że nadal wszyscy są ludźmi, każdy ma możliwość pomyłki albo jakiegoś gorszego dnia. Nigdy nie wiemy, jak przebiegała noc. Przecież na przykład ktoś mógł się nie wyspać, bo dziecko było chore. Ktoś może się nie czuć w porządku, bo jest na przeciwbólowych środkach, a ktoś komuś po prostu nie wyszło. I może tak się zdarzyć. I taka reakcja bardzo mocna ze strony kibiców uważam, że jest niewłaściwa. I nie mówię o tym, żeby cały czas być klepanym i chwalonym, i klepanym po plecach i chwalonym. To też nie jest rola kibica. Natomiast z drużyną się jest na dobre i na złe, czyli nie tylko jak idzie, to ja kibicuję i jestem dumny, że jestem kibicem, w tym przypadku Anwilu Włocławek, tylko ogólnie przychodzę na mecze i zawsze jak jest wszyscy wstają, pomagają, to wszyscy wstają, pomagają. I jak właśnie kibice, ci nasi z tak zwanego H1 krzyknęli, wszyscy wstają, pomagają w trzeciej kwarcie, nie wiem, czy wstało więcej niż 10 osób na trybunie naprzeciwko ławek. Dlatego mówię, może to jest jakieś takie kąsanie i uszczypliwość, może to tak być postrzegane, natomiast no, mam prawo swojego zdania, swojej opinii, tak jak mówisz, nie zawsze się szczypie w język i w tym przypadku tak jest. Chciałbym, żeby zawsze kibic we Włocławku, jak ja tutaj gram, miał same pozytywne emocje i był tylko zadowolony. Ale wszyscy jesteśmy ludźmi i wiemy, jak ten świat funkcjonuje, tak się nie da. Zawsze na Włocławek, na Anwil, drużyny przeciwne się mobilizują. Czuję to? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I się łapie. Wiadomo, że jak się zagra przeciwko Anwilowi Włocławek, to będzie się podwójnie na tapecie. Będzie się o sobie mówiło jeszcze więcej niż jak zagrasz dobrze przeciwko każdemu innemu przeciwnikowi. No wiadomo, że teraz też Śląsk, Wrocław, wielka marka. Znowu, czy Legia Warszawa, wielka marka, wróciły na ten top i też tam jest dosyć duża publika. I jeżeli przeciwko nim zagra się dobrze, również twoja jakby pozycja jest jeszcze większa. Natomiast no, Anwil od zawsze, Anwil Włocławek, wiem jak ja przyjeżdżałem tutaj, wiem jak ja pokonywałem z Rosą Radą Anwil 3-2 w ćwierćfinale. 13-14. Tak jest. Jejku, jakie to było, no, że wielki Anwil Włocławek na jego parkiecie. Więc presja była, jest i będzie, presja na nas ze strony kibiców, którzy mają swoje oczekiwania, też będzie. Natomiast więcej wyrozumiałości, więcej takiego, najpierw dam ja,
a potem oczekuję. I tak jak właśnie wspomniałem, że rozmawiałem z chłopakami z H1, to im mówię, my zagraliśmy tragiczny mecz i uważam, że ten mecz mógł się ułożyć dużo lepiej dla nas. Nie tylko jeżeli chodzi o wygranie, ale też ze względów różnych innych. Ale pytanie do was, czy wy też uważacie, że ten mecz wy zagraliście, tak to nazwijmy, najlepiej jak mogliście? Czy wy zrobiliście wszystko, żeby pomóc tej drużynie? Odpowiedź zostawiam dla nich. Trzy kropki. Mamy, Kamil, dosłownie jeszcze 3 minuty, bo ty musisz uciekać na trening, a dzisiaj też trening i później wylot na Cypr. Dobry news, wracasz do składu meczowego, do gry, więc króciutko. Ja, jak robiłem cykl z kibicami, cykl wywiadów, to każdego kibica pytałem o jedną rzecz na sam koniec. I myślę, że to pytanie też do ciebie, jakby tobie można je zadać, bo też troszkę zmuszę cię na ten koniec do takiego pomyślenia. Szybkiego, ale takiego kreatywnego. Osiągnąłeś za Wilem wszystko, taka klamerka, początek wywiadu i jeszcze koniec. Jeszcze Puchar Polski. No dobra, no wiem, bo jak zadawałem to pytanie na początku, to sobie zdałem sobie, gdzie wszystko, jak jeszcze Puchar Polski. Ale dobrze, tak. Powiedzmy sobie, że 99%. Mhm. No więc teraz jak zadam ci pytanie, czy ty masz jeszcze jakieś marzenia związane z grą w Anwilu Włocławek, z występami dla Rottweilerów, to będzie to właśnie jeszcze Puchar Polski, czy coś jeszcze innego, a może po prostu już czujesz się, bo to też nie będzie jakaś negatywna odpowiedź, tak spełniony, że jest okej, okay, no, że cieszysz się każdym kolejnym meczem. Absolutnie nie czuję się spełniony i mój syn się mnie ostatnio zapytał, czy ja się denerwuję jeszcze przed meczami. I ty mi zadałeś ostatnio też to pytanie właśnie. Ja mówię, że tak, że cały czas jest taki moment, że ręka się gdzieś tam delikatnie drży. To oznacza, że ja jestem wciąż głodny zwycięstwa, że mnie to wciąż rajcuje, że jest ta adrenalina, taka chęć wygrywania ciągła. Oczywiście ten stresik gdzieś tam mija, jak się już wchodzi na salę, o czym też ci wspominałem. Natomiast uważam, że jak się wygra jedno mistrzostwo, to wcale nie jest powiedziane, że już się jest spełnione, mi się spełniło te marzenia, bo dlaczego nie można wygrać 2, 3 albo 7? Chciałbym wygrać jak najwięcej z Anwilem. Nie mam jeszcze Pucharu Polski, nie mam trofeum. Już mam w lidze, w rozgrywkach europejskich, faktycznie. Czyli został Puchar Polski i kolejne trofea, które można zdobyć, typu Mistrzostwo Polski czy Super Puchar Polski. Do tego będę dążył i myślę, że trener Frasunkiewicz powiedział, i co mi się spodobało, że on mnie szanuje za to, że ja wciąż chcę wygrywać. I faktycznie tak jest. Ja wciąż chcę wygrywać i mam nadzieję, że tych zwycięstw będzie jak najwięcej. Wracając jeszcze tylko do tych kibiców i że oni naprawdę będą mieli radochę, przychodząc do Hali Mistrzów i oglądając zespół jeszcze w tym sezonie. Myślałem, że odpowiesz troszkę inaczej, ale tak odpowiedziałeś, to jest twoje zdanie i twoja opinia. Że kończę karierę? Powiem trochę, kierując pytanie, sugestie do Huberta. Myślałem, że łączka ucieknie w to, czy mamy miejsce pod dachem Hali Mistrzów. Miejsca się znajdzie. Nie spieszy mi się, dam, żeby się tam wybierać, ale chodziło ci bardziej nie o koszulkę, tylko o trofea. O co mi chodziło, to już jest. Wiem. Myślę, że Hubert zrozumiał. Posłuchajcie, jak trzeba będzie, to i 2-3 rzędy, jak zrobicie pod dachem, to na pewno wszyscy będziecie w klubie zadowoleni. Niech tak będzie. Dziękuję, panowie. Ja również. Dziękujemy bardzo.